Zakończył się remont drogi dojazdowej do zespołu szkół nr 2 w Łukowie. Prace trwały zaledwie kilka tygodni, ale zanim te prace się rozpoczęły, należało uregulować kwestie własności gruntów. Problem polegał na tym, że ta droga, obok której stoimy, to była droga miejska, która znajdowała się w użytkowaniu wieczystym osób prywatnych. Po wielu rozmowach ze wsparciem wielu radnych, tak miejskich, jak i powiatowych, ten problem w końcu udało się rozwiązać. Kwestia polega na tym, że władze miasta porozumiały się z prywatnym czy z właścicielem drogi i za odszkodowaniem w wysokości 51 300 zł została ta umowa dotycząca wieczystego użytkowania rozwiązana. Od tego momentu właścicielem drogi stało się miasto Łuków i to właśnie miasto Łuków w osobie pana burmistrza porozumiało się z władzami powiatu. A jaki jest efekt, to widać za moimi plecami. Została wykonana nawierzchnia, dwukrotnie była wylewana warstwa asfaltowa, następnie zostały wysypane brzegi drogi. Droga utrzymała swoją szerokość 5 metrów. Byliśmy już od dłuższego czasu na dobrej drodze do tego, żeby droga w końcu była taka, jak być powinna. Tym bardziej, proszę Państwa, że do naszej szkoły dojeżdża wielu uczniów niepełnosprawnych, a są także osoby, które poruszają się na wózkach. Więc ta droga w takim stanie, jak jest dzisiaj, to doskonały obraz tego, że szkoła dba o uczniów. Kiedy mowa o remontach, to warto wspomnieć o planach związanych z parkingiem przy Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Tam będzie poprawiony parking. Wartość całej inwestycji to będzie 80 tysięcy złotych. Ten parking w końcu też zacznie wyglądać tak, jak oczekują tego użytkownicy czy mieszkańcy osiedla oraz interesanci przyjeżdżający do ZUS-u. Trudno w tym momencie powiedzieć, jak będzie dokładnie wyglądał parking, bo właśnie trwają prace nad specyfikacją. Jeżeli mamy zrobić dobry parking, parking taki, z którego będą zadowoleni zarówno mieszkańcy, jak i osoby, które przyjeżdżają do ZUS-u, to musi potrwać, ale ta inwestycja na pewno zostanie zakończona i na pewno będzie ten parking wyglądał tak, jak wyglądać powinien. Na osiedlu Unitów Podlaskich jeszcze w tym miesiącu ma zostać poprawiona nawierzchnia na skrzyżowaniu ulic Partyzantów i Spokojnej. Warto zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz. Zapewne wszyscy, którzy wjeżdżali w ulicę Spokojną, pamiętają remont skrzyżowania ulicy Spokojnej i ulicy Partyzantów. Tam będzie dokonana do końca października, tam będzie dokonany mały remont. Ten mały remont będzie polegał na tym, że będą sfrezowane te warstwy fragmentu ulicy Spokojnej, które wyglądają jak fale Dunaju. Po sfrezowaniu zostanie położona nowa warstwa asfaltowa i to wszystko zostanie dokończone także do końca października. Miejmy nadzieję, że aura nie będzie, czy może inaczej, będzie stała po stronie mieszkańców i po stronie tych, którzy będą wykonywali remont. Natomiast już w przyszłym roku wzdłuż ulicy Spokojnej ma zostać zbudowany nowy chodnik. Chodnik po prawej stronie ulicy Spokojnej, idąc od strony skrzyżowania w kierunku cmentarza. Ten odcinek chodnika będzie miał około 200-300 metrów. Wykonanie tego chodnika znalazło się wśród moich wniosków budżetowych i nie ukrywam, że myślę, że zyska poparcie burmistrza. Jeżeli ten chodnik będzie istniał, wtedy nie ma potrzeby, aby tam dalej funkcjonował próg zwalniający. A dopóki tego chodnika nie będzie, to wartością najważniejszą jest zdrowie i życie dzieci, najmłodszych, najmniejszych mieszkańców naszego miasta. Ja wiem, że znajdą się osoby, które powiedzą, że samochody tam podskakują. Ja, proszę Państwa, nie mieszkam poza tym osiedlem. To jest osiedle, z którym jestem związany od dawna i codziennie kilkakrotnie przejeżdżam po tej ulicy i ja także doświadczam tej swoistej niedogodności, ale w tym momencie trzeba sobie powiedzieć, co jest ważniejsze. Czy to, że musimy na chwilę zwolnić, czy to, że nasze dzieci będą zdrowe i bezpieczne. A gdy ten chodnik powstanie, wtedy problemu nie będzie. Wtedy nie będzie potrzeby istnienia tego małego progu zwalniającego. Inwestycje na osiedlu Unitów Podlaskich są jednymi z ostatnich w tym roku. Kolejne przed nami. Zostaną one zawarte w projekcie przyszłorocznego budżetu.